porażek AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pytać będziemy o wszystko. Dzień dobry, Marcin Krzywicki, witamy bardzo serdecznie. Faktycznie pytać będziemy o wszystko, bo nie zawsze pytamy o zmagania ligowe przedstawicieli AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego i dzisiaj właśnie jest taki program, w którym nie będziemy mówić o wynikach, punktach, tabelkach. Będziemy mówić o wschodnich sztukach walki. Te oczywiście są obecne w AZS-ie nie od wczoraj, natomiast są pewne nowości, o których też dzisiaj w naszym programie mówić będziemy. W studiu goście bardzo serdecznie witam, Jolanta Uździcka, Piotr Kopecki. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dwie osoby i dwie sztuki walki. Jaido i Jodo będziemy dzisiaj brać na tapet. To zacznijmy może od Jodo, bo to jest ten pierwiastek nowości, jeśli chodzi o AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tak, oprócz wspomnianych już Jaido sztuki walki mieczem, wprowadziliśmy do naszych zajęć drugą sztukę walki, Jodo. Jest to dosyć specyficzna sztuka walki, opierająca się na obronie przy pomocy kija drewnianego przed atakiem mieczem. Ćwiczy... Czyli te atrybuty, tak, przepraszam, służą nam do Jodo, tak? Tak. Te, które dzisiaj przynieśliśmy do studia, są to atrybuty, które pomagają nam w zrozumieniu pewnych ruchów w Jodo. W Jodo ćwiczymy sami, czyli wykonujemy pewne ruchy, które są sprecyzowane lub w parach. Zwłaszcza polecam pracę w parach, gdzie możemy świetnie zrozumieć dystans, timing tak zwany z angielskiego i jest świetna zabawa. Czy to jest taka sztuka walki, powiedzmy, defensywna przede wszystkim? Raczej defensywna, tak. A o Jaido co powiemy w takim razie? Nauki nigdy dość, o Jaido już w szatni akademików w przeszłości wspominaliśmy, ale pewne aspekty można odświeżyć i przypomnieć. Jaido, sztuka błyskawicznego dobywania samurajskiego miecza, bo w sumie taka jest definicja, jakby ją dokładnie odczytywać. To jest taka dyscyplina, gdzie trenuje się raczej samemu, nie ma przeciwnika. Trenuje się ruchy ataku, obrony. Przeciwnik jest wyobrażony, czyli możemy go sobie wyobrazić, natomiast bezpośredniej konfrontacji z przeciwnikiem nie ma. W Jodo taka konfrontacja już jest. O tyle jest to ciekawe, że tam nie mamy żadnych ochraniaczy w Jodo i trzeba zachować też koncentrację i pewien umiar w tych ruchach ataku i obrony, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Natomiast jeżeli ktoś się dobrze wyszkoli technicznie, to jak najbardziej ta dyscyplina jedna i druga jest bardzo bezpieczna. To teraz tak spójrzmy z perspektywy laika na to, co Państwo powiedzieliście. Laika, który ze wschodnimi sztukami walki nie ma nic wspólnego, raz w tygodniu je tylko sushi i to wszystko, co ze wschodem jest wspólnego. I on tak sobie myśli, dobra, jest fajne karate, jest judo, są takie sztuki walki, gdzie ten kontakt, te umiejętności są namacalne, a tutaj Państwo mówią o dobywaniu miecza i o walce defensywnej. I ktoś sobie pomyśli, no to może ja bym jednak na karate, a Państwo by powiedzieli, nie, to co my proponujemy też jest fajne. I co Państwo powiecie, dlaczego to jest fajne? Znaczy tak nigdy nie mówimy, że to co my robimy jest lepsze od innych sztuk walki. Ale nie jest gorsze. Chodzi o to, żeby tutaj zainteresowanie utrzymać. Nie jest gorsze, natomiast mówię, każdy musi, jeżeli już zdecyduje się przyjść i spróbować to, podjąć sam decyzję. Tutaj w tych sztukach dwóch, które preferujemy, pracujemy bardziej nad swoim ciałem, w karate też, tak? Ale bardziej podchodzimy do tego osobiście pod kątem pracy umysłowej. To, że nauczymy się fajnie władać mieczem, to fajnie wygląda. Natomiast my musimy zmienić swoje wnętrze. I my na treningach podchodzimy właśnie bardziej tak trochę emocjonalnie do pewnych rzeczy. Nie ma takiego hura. Każdy pracuje ze sobą, ma czas na pracę ze samym sobą i to jest piękne. Czyli aspekt też takiego wyciszenia, zrelaksowania tak, się po trudach dnia, zawodowego, prywatnego być może? Zależy w której sztuce. Ja na przykład trenuję trzy. Jaido, Jodo i teraz zaczęłam Aikido. I teraz, tak jak pan tutaj powiedział, aikido czy karate to są takie sztuki, gdzie no, nie pracuje, w karate nie pracuje się raczej z bronią, w aikido wykorzystuje się też elementy
tutaj broni. Natomiast głównie pracuje się z ciałem, więc jest to troszeczkę inna forma ruchu, kiedy chcemy ciało wykorzystywać do ataku bądź obrony. Inaczej pracuje się z bronią. Na pewno jest inny dystans, jest inne podejście, inne zasady, troszeczkę też może bezpieczeństwa nawet, bo jeżeli na sali jest dużo osób, to jeżeli mamy taki kij Jo, który tutaj dzisiaj przed nami leży na stole i on ma prawie 1,30 m długości, czyli 1 metr prawie 30 cm długości, to też musimy umieć się z tym kijem bezpiecznie poruszać. To zależy, kto co będzie chciał sobie spróbować. Te 3 sztuki są fajne, a te 2 uważam, że są szczególnie fajne dla osób, które przede wszystkim chcą, tak jak tutaj Sensei Piotr powiedział, popracować trochę ze sobą, bo jest tam taki oddech, że mogę przyjść i nauczyć się pewnych ruchów i je doskonalić. No bo to tak jak z każdą techniką nauczymy się i co dalej, bo zapamiętać ruch to nie wszystko, umiejętność doskonalenia to już daje nam, wchodzimy na coraz wyższe poziomy, coraz bardziej nas to nakręca i chcemy to robić. Jajdo jest też bardzo fajne, bo tam pracujemy z repliką samurajskiego miecza. Jak już ktoś się to wciągnie, nauczy się ten miecz, bo wbrew pozorom wydobyć miecz, który jest metrowej długości z zapasa, to wcale nie jest takie łatwe. Stąd ta sztuka dobywania, łatwe, błyskawicznego dobywania miecza, żeby naprawdę go wyciągnąć tak z powerem, jak nieraz pokazują na filmach, to trzeba się tego długo uczyć. Jak liczna jest Państwa sekcja? Czy sekcja, te obie sztuki, Jajdo i Jodo, trenujecie osobno w izolacji, czy jakoś włączacie członków sekcji w jedno i drugie? Potroszę, jak to wygląda? No i przede wszystkim, czy można się do Was zgłaszać do AZS-u? Można się jak najbardziej zgłaszać do AZS-u. Trenujemy w każdą środę o godzinie 20:30. Obok trenujemy w hali na Podgórnej. Tam też jest niedaleko siłownia, więc zawsze osoby, które przychodzą sobie poćwiczyć na siłowni, zaglądają do nas na zajęcia. Część zostaje, część spróbuje i na przykład mówi, że to niekoniecznie jest ich ruch, nie tego szukają, ale każdy może przyjść spróbować. Także jesteśmy od roku akademicką sekcją. No i teraz chcemy też bardziej tą dyscyplinę Jodo tutaj wypromować wśród pracowników uniwersytetu, wśród studentów, bo jest to, zauważamy, że dużo osób, które u nas trenują, nawet w naszym własnym dojo w stowarzyszeniu, to są osoby, które często mają właśnie takie prace mocno umysłowe. Chciałyby się od tych prac oderwać, a poprzez koncentrację na tych formach ruchu, bo one są tak stworzone, że można uzyskać naprawdę pełen taki komfort psychiczny, jeśli można to tak ująć, po godzinie, dwóch treningu i zapomnieć o wielu różnych gdzieś tam sprawach, biegu takim codziennym, życiowym. Więc to tak zostały zaprojektowane. Dodam, że nie każdy ma oczywiście w ciągu tygodnia czas, więc mamy dodatkowe takie zajęcia na ulicy przy ulicy Podgórnej 50 w soboty o godzinie 9:30. Zawsze można się z nami umówić na tą godzinę i przyjść i też spróbować, też jeżeli nie ma w tygodniu to czasu. Tak? Też Jajdo i Jodo. Państwo, w lipcu mamy letnie igrzyska olimpijskie, a Państwo w lipcu też mają takie trochę swoje igrzyska, tak sobie myślę, w kontekście przygotowań do pewnej bardzo ważnej imprezy. Tak, zdecydowanie tak. W tym roku Jodo, czyli sztuka walki kijem Jo, obchodzi w Polsce swoje 20-lecie. I wspólnie z Polskim Związkiem Kendo, AZS-em Uniwersytetu i naszym stowarzyszeniem ABIRO Sekcja Senshinkan organizujemy bardzo duże wydarzenie. Duże dla nas, w sensie takim emocjonalnym, sportowym. To będzie przy ulicy Szafrana. Przyjeżdża do nas aktualny mistrz Europy Jodo, Sidain, Sensei Sidain, 6. dan Jodo. 6. dan to znaczy, że jest to już naprawdę wysoki poziom mistrzostwa, bo danów jest 8 tych stopni mistrzowskich, jakie można w ogóle uzyskać. I będziemy, i też przyjeżdża kadra narodowa Jodo i wspólnie z nimi będzie odbywało się tutaj, poprowadzą dla nas zgrupowanie sportowe właśnie z Jodo. Mamy nadzieję, że dzięki temu też bardzo poprawimy technikę sportową. To też kadra będzie się przygotowywała do mistrzostw Jodo, które będą się odbywały na jesień. Ale też zapraszamy do przyjścia i obejrzenia tego naszego zgrupowania, bo być może akurat ktoś dopiero gdy zobaczy mistrza, się zainspiruje. Jak, tak jak to wygląda, może przyjdzie i tego. I bardzo polecamy.
taką formę. To jeszcze, kibiców jak najbardziej witamy serdecznie, bo tam na hali sportowej są, są trybuny, można sobie posiedzieć, pooglądać. To będzie 13-14 lipca, ale też bardzo byśmy chcieli, żeby ludzie, którzy przyjdą albo którzy chcą w ogóle przyjść na to wydarzenie, pracownicy, studenci, zgłosili się też do nas wcześniej, bo troszeczkę ich przygotujemy, żeby aktywnie mogli brać udział w tym wydarzeniu, niekoniecznie tylko kibicować z trybun, ponieważ mamy zestaw kijów do tutaj już kupionych, przygotowanych dla tych, którzy nie muszą na początek. Nie muszą wydawać pieniędzy i inwestować w sprzęt. Po prostu możemy im to udostępnić. To jeszcze ostatnia kwestia, jak się można do Państwa zgłosić. Czy wystarczy przyjść w środę na trening, czy może wcześniej jakiś kontakt mailowy, telefoniczny poprzez stronę jest wskazany? Można się zgłosić, tak, można przyjść na trening w każdą środę o 20:30 i tak wiele osób, które są zainteresowane tymi sztukami walki, robi. Można się skontaktować bezpośrednio z biurem AZS-u, naszego uniwersytetu, i tam oczywiście też jak najbardziej wszystkie instrukcje osoby zainteresowane dostaną, i można się też do nas bezpośrednio odezwać, do naszego dojo Senshinkan. Mamy tutaj stronę internetową senshinkan.pl i tam jest podany adres, telefony nasze, więc jak najbardziej. Senshinkan tak się pisze w bardzo charakterystyczny sposób, ale pewnie gdzieś tutaj w zapowiedziach. Jak ktoś wpisze Jajdo Zielona Góra, to znajdzie. Jest, tak, Jajdo Jodo Zielona Góra, to od razu się podpowie strona. Wschodnie sztuki walki. Dlaczego nie? Zapraszamy w imieniu organizatorów tej sekcji, których gościliśmy dzisiaj w naszym programie Szatnia Akademików, a byli to Jolanta Uździcka, Piotr Kopecki. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. My również dziękujemy. A to była Szatnia Akademików. Marcin Krzywicki, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Gdy skończy się mecz, kiedy dziennikarze zadadzą już wszystkie pytania, wówczas do szatni wchodzimy my. Szatnia Akademików to miejsce nie tylko na wnikliwą analizę zwycięstw i porażek AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pytać będziemy o wszystko.